No witam serdecznie, prosto spod Sejmu. Dzisiaj czego się dowiadujemy? Cały dzień, szczególnie pan minister rolnictwa, pan Telus z PiS-u, ale też PiS krzyczy, że zrobią wszystko, żeby ukraińskie zboże, zanieczyszczone zboże, nie trafiało tutaj na nasz polski rynek, ale przez ostatni rok oczywiście nic z tym nie zrobili, wręcz przeciwnie. Przecież specjalnie mówili, że nie ma żadnego tematu, gdy już ostrzegaliśmy, że przecież problem będzie, dlatego, że ich po prostu firmy zarabiały grube dziesiątki, jak nie setki milionów na tych przewałach. Tak to wyglądało. Dzisiaj się okazuje, że mówią, że będą specjalne, będzie specjalnie stworzony cały system GPS-ów, tak żeby te transporty były weryfikowane. Nic nie zrobiliście, a GPS-y i całe kwestie podsłuchów tak naprawdę wykorzystywaliście po to, żeby nie powodować bezpieczeństwa na polskich granicach, tylko żeby sprawdzać, co opozycja ma do powiedzenia. Chociażby przypomnieć słynny Pegasus. Nie był używany do tego, żeby właśnie mafię zbożową ścigać, tylko po to, żeby ścigać posłów opozycji. Po to im było to potrzebne, a jak się ostatnio dowiadujemy, nawet polski holding hotelowy, który został stworzony przez PiS, ponoć podsłuchiwał swoich klientów, także uważajcie, jak pojedziecie na majówkę, żeby ktoś z PiS-u was nie podsłuchiwał. Tak to konkretnie wygląda. Jeśli miały być działania, przez rok nie zrobiono nic, żeby te właśnie wały poprzerywać, bo PiS przecież po prostu grubą kasę dzięki temu zgarniał. Zboże jest rekordowo tanie, mąka w sklepach jest rekordowa droga, a PiS poprzez swoje działania spowodował to, że Polacy mają jeść mąkę z robalami, z tak zwanego zboża technicznego. Tak to wygląda. Za cokolwiek się wezmą, kończy się kompromitacją i tym, że my wszyscy płacimy za to gigantyczne pieniądze.